Siemano, z tej strony Kacperix585, a to jest mój czwarty odcinek naszego Zagramy w Minecraft. Sorki, że się trochę tam jąkam, że zagramy w Minecraft i tak, w Minecraft i tak dalej, ale przepraszam bardzo za sorki za to, że tak jąkam czasami. No i dobra, tu już widzicie, no zrobiłem domek. Taki oto domek zrobiłem, a tutaj mam taki mój ten, jakby, że tak powiem, ten, jakby tu wam to powiedzieć, taki jakby ten, no taka donica, jakby taka duża donica, taka mi wyszła. Taką zrobiłem. No i dobra, to my się prześpimy, a potem wyruszymy na poszukiwanie żelaza. O, okej. Okay. To weźmiemy sobie pod nasze potrzebne rzeczy, które nam będą potrzebne. Weźmiemy patyki, kilof. No i patyki. Oraz bruk. Okej. Okay. No dobra, to my sobie weźmiemy stąd crafting. Okej. Okay. No i jeszcze mamy. O, weźmiemy to. No i dobra. No i chyba możemy wyruszać. Raczej chyba możemy wyruszać. To coś się. No dobra. To wyruszamy na poszukiwanie tego. Jak on? Na poszukiwanie rudy żelaza. Okej. O, tu coś. Tuż trochę, no trochę jakby, że wam tak powiem, wcześniej trochę stworzyłem te zbrojki, jakby tylko zbrojeczkę zrobiłem sobie, żeby mnie ochraniała. Gdzie tu by pójść? Dobra, to idziemy poszukać kopalni. Oj. Ale tu widzę, chyba nie ma. To idziemy dalej. O, krówki. No ja ich nie będę zabijał. Gdzie ta kopalnia? A tę kopalnię gdzieś wcześniej widziałem. Ale teraz nie wiem, gdzie ona jest. O, chyba tutaj. A nie. Tu jest ten. Taki staw, czy to co to? No, stawik. Kurde, gdzieś to jest? Nie, no dobra, to wracamy do domu. Bo raczej tego. A nie, tam coś jest. O, tutaj coś jest. O, tu jest coś. Węgiel. Ale ciemno. O, ruda żelaza. Uciekajcie. Pójdę po
drewno i zrobię patyki oraz pochodnie. Okej. A nie, tu mamy patyki. Dobra, tu najwyżej. Będziemy mieli 20 patyków. Okej. Mamy nawet mieczyk. Dobra, to my sobie zrobimy 2 kilofy. No i dobra, spoko. Idziemy szukać dalej żelaza, bo już mamy 4. Idziemy szukać dalej. A no właśnie, zrobimy pochodnie, żeby nam było jasno. Tylko musimy wykopać węgiel. Tu sobie jeden wykopiemy. Okej. Okej, mamy 4 pochodnie. Czekajcie. To nie działa. O, no i dobra. Oświetlimy. Tu trochę. O Jezu! A jej spadliśmy. O. Okej, czekajcie, gdzie to było ta ruda żelaza? Gdzieś ją widziałem. Gdzie ona może być? O, tu jest. Oj. Ojejku, jak tu ciemno. Nie, no dobra, tu się wychodzimy. Idziemy poszukać jeszcze czegoś. Tylko musimy zrobić pochodnie znowu. Już pochodni nie mamy. Kurde, sorki za te ścinki, ale to tak... Przez przypadek coś mi się zacięło. Kurde, jeszcze węgiel? Okej. Mamy 18 węgla. To sobie zrobimy kilka pochodni. Gdzieś ze 32, ze 32 powinno wystarczyć. No i dobra. Idziemy dalej. Oj, czekajcie. O! Ała! Kurka wodna, no. O! O, jakoś skoczyliśmy. O Jezu, co to jest? O, tam już jest wyjście. Tutaj. Tu coś jest. Tam dalej coś jeszcze jest. Nie wiem co. Ale tu już się kończy droga. Okej. To idziemy dalej. O ile coś znajdziemy. Jak coś znajdziemy, no to... A tam coś jest mieć. A. Wow! Co to jest? Nie, no dobra, nie idziemy tam. Bo spadniemy i tyle będzie.
Spoko. Tu coś jeszcze jest. Idziemy tutaj zobaczyć. Może tutaj coś. O, węgiel znowu, ale nie. O, jest! Mam już 14 rudy żelaza. Też tutaj trochę se węgla zbierzemy. Ojej. Coś mi się znowu z myszką dzieje. Nie wiem, co jest grane, że ona tak się zacina jakby. Tak się troszkę, ciutkę zacina jakby, że tak wam powiem. Czy coś jest? O, coś jeszcze jest. O, ale rudy żelaza. O, ja nie mogę. Okej. Dobra, mamy 27, 28 nawet rudy żelaza. Dobra, myślę, że już może będziemy musieli wychodzić stąd, bo już tu chyba raczej nic nie znajdziemy. Co tu się świeci? A tu jest jeszcze pochodnia. Tu sobie zniszczymy, a tam coś jeszcze. Tu sobie weźmiemy to. Kurde! Okej. Dobra. No to idziemy. O Jezu, jak tu ciemno. O, tam już jest wyjście. O jajku. Ciemno tu jest jak nie wiem. Dobra, teraz tylko, że tak. Gdzie jest nasz dom? Chyba się zgubiliśmy. Chyba, ale dokładnie wiem, gdzie jest dom. Przy świerkowych chyba drzewach, tak mi się wydaje. Coś tak mi się z tym właśnie kojarzy. Że ten. Oj, czekajcie. No i dobra, to już chyba by było na tyle. No i dobra, to już by było na tyle chyba. Jeżeli wam się odcinek mój spodobał, zostawcie łapę w górę, subskrybujcie mój kanał. No i piszcie coś w komentarzach. To się z wami żegnam. Cześć.